chciał odwrócić rozprawę, dlatego że najzwyklej w świecie, jak człowiek, jestem zmęczony tą nagonką medialną kilku dni i trudno się skupić w sądzie nad ważnymi sprawami, nad kwestią prawa, tak, i nad kwestią tego, co dzieje się na sali rozpraw. I poprosiłem sąd, tłumacząc, że bardzo źle się czuję, bo faktycznie obrada ma wyrzut leniwy i bardzo dużą tachykardię. Sąd oświadczył, że badał mnie u kardiologa pół roku temu, a w związku z tym dziś rozprawy odwołał nie będzie. Po chwili złożyłem wniosek o wyłączenie pani sędziego do rozpoznania mojej sprawy, dlatego że uznałem, że tego rodzaju zachowanie sędziego, który nie orzeka w żadnej ważnej sprawie, w której się nie kończą terminy, jest zachowanie, które wskazuje, że sędzia taki jest po prostu stronniczy. Należy zrozumieć człowieka, że nie co dzień się zdarzy, żeby taka ogromna jazda na innego człowieka, który nie jest przygotowany na to wszystko, występuje sam, się odbyła. Przecież na mnie wpłynęły te wszystkie różne publikacje. Ale sąd się nie zgodził, więc złożyłem ten wniosek. Po pół godziny sąd wrócił i odczytał postanowienie, że się nie zgadza, na to, by wyłączyć się ze składu orzekającego. Oczywiście odbyło się to w ten sposób, że sędzia dyżurny ten wniosek rozpoznał. Więc skoro rozpoznał się sędzia dyżurny wniosek, to proszę sądu, po odczytaniu tego wniosku powstały nowe okoliczności, które implikują wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów, bo nie zostałem zawiadomiony o terminie i miejscu rozpoznania mego poprzedniego wniosku, co do którego jako uprawniona strona procesowa mogłem wziąć udział w tym posiedzeniu. No, sąd postanowił ten mój wniosek pozostawić bez dalszego rozpoznania. Mówię, no to wezwijmy karetkę. No, przyjechała karetka, stwierdziła, proszę Państwa, że prostonoga ma uniesiony odcinek ST w EKG i blok drugiego stopnia. I lekarz pogotowia ratunkowego zalecił pilne przewiezienie mnie do szpitala celem pobrania krwi i zbadania troponiny, poziomu troponiny. To jest taki enzym sercowy, który pokazuje, czy jest, czy mam drzewskę sensowa u serca lub jakąś wieńcową historię. Mniej więcej, bo się na tym dobrze nie znam. Ale sąd zakazał, proszę Państwa, żeby pan stomatolog opuścił salę rozpraw. I za chwilkę tutaj Państwo widzicie, publikuję specjalnie dla Was ten wypis lekarza pogotowia ratunkowego, który mówi, do szpitala sędzia mówi, nie pojedzie pan. Więc grzecznie poczekałem do końca i to nie ja zamigałem, kochani, tylko pani sędzia, bo dostała jobów od sali rozpraw aż na samą górę. Ocenicie to sami, nie powinienem tego puszczać, ale ja się nazywam stonoga. Nie potrafię od tak przejść obok tego, co robi polski zasrany postkomunistyczny wymiar sprawiedliwości. Słuchaj, ty gówniarze, ty zawsze ludzi tak lubisz prześladować, traktować jak gówno. Spierdalaj z mojej sprawy i nie traktuj ludzi jak gówno. Rozumiesz, gówniaro? Córeczko SBK jakiegoś?